Karol, ja ci na drodze stawać nie będę. Ale pamiętaj, że czterowiekowa tradycja naszego rodu jest żywa. Ona patrzy na ciebie. Masz być jej godnym. Ojcze, co mi pomoże cześć tradycji w produkcji perkalu? Co mi pomogą przodkowie, kiedy stawiam fabrykę i potrzebuję kredytu? Dają mi go Żydzi. Ja nie chcę być cudzym parobkiem. Muszę być więc wolny od przeszłości, szlachectwa. Bo te więzy krępują w walce z przeciwnikiem bez skrupułów. Bo bez tradycji, strasznym przeciwnikiem, który sam dla siebie jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Nie, nie mówmy o tym. Dobranoc.